Ziomek, zobacz na to. Forza Horizon 5 na telefonie. Czujesz to? Mam tutaj najnowszy Realme GT 2 Pro z wyświetlaczem AMOLED 2K. Zobacz, nie ma ściemy, to nie jest nagrane wcześniej ani nic. Zobacz, siedzę sobie właśnie w Urusie. Jedną ręką ciężko się skręca. Patrz. Patrz, jaki kozak. Człowiek. Totalnie w plenerze. Zobacz, gdzie jestem. Tu nic nie ma. Człowieku. A my sobie gramy. I zobaczcie, jaki fajny, jaka fajna jakość obrazu. Chcecie zobaczyć, jak to zrobiłem? No to zapraszam na odcinek. Realme GT 2 Pro posiada wyświetlacz 2K AMOLED z technologią LTPO do 120 Hz. Oznacza to, że ekran może pracować zarówno z odświeżaniem 1 Hz, jak i 120 Hz, więc jednocześnie macie super płynność, a także oszczędność baterii. Bo telefon sam decyduje, kiedy nam potrzebne jest dobre odświeżanie ekranu, a kiedy oglądamy statyczny obrazek i nie potrzebujemy dużego odświeżania. Do tej pory była to funkcja spotykana w dużo droższych modelach. Aby grać na Realme GT 2 Pro, użyłem aplikacji Xbox Game Pass oraz pada od Xboxa połączonego przez Bluetootha. Aby pobrać aplikację Xbox Game Pass, musimy wejść w sklep Google Play, pobrać ją, musimy zakupić także abonament Xbox Game Pass Ultimate i w grach, które znajdują się w chmurze, wybrać Forza Horizon 5 bezpośrednio w aplikacji. Pamiętajcie także o tym, aby sparować swój pad. W tym wypadku mam pada od Xboxa Series X, ale to może być też pad od Xboxa One albo inny pad, który po prostu posiada Bluetootha. Musimy sparować pada z naszym telefonem i jesteśmy gotowi do gry. Oczywiście granie w chmurze Forza Horizon 5 nie wykorzystuje wszystkich możliwości Snapdragon 8 Gen 1, który jest zainstalowany w tym smartfonie. Realme GT 2 Pro, który wpadł w moje łapy, posiada 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Dwie rzeczy zwróciły moją szczególną uwagę, czyli system chłodzenia oraz anteny. Telefon oczywiście posiada komunikację 5G, ale obwódka dookoła niego wydaje się, że pracuje jako radiator, bo w momencie, kiedy grałem w bardziej wymagające gry, ten właśnie element obudowy zaczął się dość mocno nagrzewać, ale dzięki temu telefon odprowadzał ciepło dość skutecznie, dzięki czemu mogłem ustawić wymagania w grach na bardzo wysokie. System chłodzenia jest oczywiście daleko bardziej skomplikowany niż ja wam tutaj to przedstawiłem. Składa się generalnie z 9 warstw. Fani zdrowej planety docenią także zmniejszenie o 35,5% emisji dwutlenku węgla podczas produkcji panelu tylnego, ponieważ panel tylny jest wykonany z biopolimeru z zasobu odnawialnego, jakim jest masa papiernicza, a przy okazji jest przyjemnie chropowaty. W Realme GT 2 Pro zostały też ulepszone tryby zdjęciowe. Ulepszenia doczekał się m.in. tryb nocny, a także pojawiła się zupełnie nowa opcja, czyli rybie oko. Możemy zrobić ultra szerokie 150-stopniowe zdjęcie. Jest specjalny tryb dedykowany właśnie do tego. Telefonem nagramy także wideo, słuchajcie, w 8K. Jeśli wybierzemy ten tryb, no to niestety troszeczkę obraz nam przytnie, ale 8K. Nie wiem, do czego użyjecie tak dużej rozdzielczości, ale jest. Ja jestem zwolennikiem 4K, zdecydowanie. Jeśli jakimś sposobem w ciągu dnia rozładowałeś 5000 mAh baterię, no to możesz podłączyć ją do szybkiej ładowarki 65 W. Polecam zobaczyć sobie na stronie producenta wszystkie szczegóły, detale i dane techniczne na temat telefonu, bo w jednym filmie nie sposób wymienić wszystkiego. I teraz jak mama wam powie, że macie wyjść z domu i nie siedzieć przed tym komputerem, zabierzcie ze sobą telefon i pada. Idź gdzieś się schować i jesteś porobiony. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie. Cześć.